niej zakocham. Najwyższy czas, żebym się zakochał. Mam już przecież 13¾ roku. 25. Niedziela. 3. po 3 królach. 10. rano. Jestem chory przez te wszystkie zmartwienia. Zbyt słaby, żeby dużo pisać. Nikt nawet nie zauważył, że nie jadłem śniadania. Druga po południu. Wzięłam w południe 2 dziecinne aspiryny i poczułem się trochę lepiej. Może kiedy stanę się sławny i mój dziennik zostanie odkryty, ludzie uświadomią sobie tortury intelektualisty w wieku 13¾ roku. 6 po południu. Pandoro, moja utracona miłości! Już nigdy nie pogłaszczę twych włosów koloru melasy. Chociaż mój niebieski matak jest ciągle do twojej dyspozycji. 2. czwartek. Dziś mam 14 lat. Dostałam od ojca dres i piłkę. On nie ma najmniejszego pojęcia o moich potrzebach. Od babci Moli dostałem podręcznik stolarki dla chłopców. Bez komentarza. Miguel przysłał żartobliwą kartkę. Na pierwszej stronie jest nadruk. Kto jest atrakcyjny, czarujący, inteligentny i przystojny? A w środku? No z pewnością nie ty, bracie. Miguel dopisał do tego bez obrazy druku. Do koperty włożył 10 pensów. A więc nareszcie mam 14 lat. Wieczorem przyjrzałam się sobie dokładnie w lustrze i zauważyłam pewne oznaki dojrzałości. Poza tymi przeklętymi pryszczami. 5. piątek. Panna Sprowson podczas apelu zauważyła moje czerwone skarpetki. Dyrektor szkoły wezwał mnie do gabinetu i wygłosił mowę. Potem odesłał mnie do domu, żebym się przebrał w czarne skarpetki. Cała ta historia mogła się z powodzeniem znaleźć w gazetach, jako awantura o czarne skarpetki w szkole. 6. sobota. O radości! O zachwycie! Pandora organizuje protest w sprawie skarpetek. Przyszła dziś do mnie do domu. Tak! Stanęła na frontowej ganku i oświadczyła, że podziwia moją postawę. Zaprosiłbym ją do środka, ale dom jest w strasznym stanie, więc nie mogę tego zrobić. W poniedziałek rano Pandora będzie zbierała podpisy pod petycją w szkole. Powiedziała, że jestem bojownikiem w walce o prawa jednostki. Chcę, żebym jutro rano przyszedł do niej do domu. Wyłania się komitet i ja mam być głównym mówcą. Chciała koniecznie zobaczyć czerwone skarpetki, ale powiedziałem jej, że są w pracy. 8. poniedziałek. Obudziłem się i ubrałem. Najpierw włożyłem czerwone skarpetki. Przed kalsonami pod koszulkiem. Czułem się jak bohater. Spotkałem Pandorę i resztę komitetu na rogu naszej ulicy. Wszyscy mieliśmy czerwone skarpetki. Całą drogę do szkoły śpiewaliśmy. Nic nas nie powstrzyma, nic nas nie powstrzyma. Kiedy wchodziliśmy w bramę, poczułem się trochę przestraszony. Ale Pandora okrzykami zachęty podniosła nas wszystkich na duchu. Dyrektor musiał być wcześniej o wszystkim powiadomiony, bo czekał na nas w szatni 4. klasy. Stał nieruchomo z założonymi rękami, wpatrując się w nas uchniętymi oczyma. Nie odezwał się, kiedy nieruchem wskazał, że mamy iść na górę. Wszystkie czerwone skarpetki zebrały się na górze. Serce biło mi strasznie głośno. Mimo wszystko nie mogę odżałować, że nie włożyłem w piątek czarnych skarpetek. 10. środa. Jesteśmy w sobie zakochani. Pandora i ja. To już oficjalne. Ona powiedziała o tym Clarze Nilsson. Clara powtórzyła Miguelowi, a Miguel nie. Poprosiłem Miguela, żeby powiedział Clarze, żeby powiedziała Pandorze, że odwzajemnia mnie miłość. Jestem w 7. niebie z radości i z zachwytu.